Witajcie, w dzisiejszym odcinku będę rozsiewał NPS-a na użytki zielone. Ale dzisiaj skończyłem już wozić gnojowice na łąki, reszta idzie pod kukurydzę. I jeszcze dzisiaj mam czas, to rozsieję sobie wapno granulowane na nowy użytek rolny. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Tutaj trzeba będzie to jeszcze zabrać, kamienie. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Zobaczcie, był tutaj las. Nie wiem, czy ja tu wjadę w ogóle. Wjedziemy przednimi kołami, zobaczymy. Był tutaj las. Dość stary to był las. Tutaj jest. W zasadzie to tutaj jest pod siódmą klasę ta ziemia podchodzi. Wjadę bez problemu, ale wyjdę. Pokażę wam, jak to tutaj się prezentuje. Był tutaj las. W zeszłym roku wyrzynali. Sprzedaliśmy to drzewo. I w zamian za to drzewo nam tutaj to zrobili z tym porządek. Zrobili to na pole. My w zasadzie płaciliśmy tylko za zmulczowanie. Cena takiej usługi teraz to słyszałem, że gdzieś 12 tysięcy od hektara w tym roku. My płaciliśmy mniej, jeszcze mieliśmy do zrobienia w sumie ponad 2 hektary, prawie 3. To nam sporo tutaj usługodawca opuścił. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Może gdzieś znajdę zdjęcie, to wstawię wam, jak ten las wyglądał z zewnątrz. Był to las sosnowy. Ale robota tutaj jest zrobiona naprawdę fest. Było to zrobione tym mulcherem głębnym. Najpierw z wierzchu karpy były mulczowane, te co grubsze wystawały. I później w ziemi na 40 cm to było wszystko mielone. Widzicie te pasy? Na pewno tutaj fent miał co robić. 400 koni miało tutaj co robić. Ale robota jest zrobiona fest. Teraz to trzeba będzie jeszcze stależować pewnie. Ze dwa razy to urównać. No i przede wszystkim to zagęścić. Bo tutaj chociaż w zeszłym roku nam robił na trochę mokrzejszym terenie, to kawałkiem się w ogóle nie dało wjechać. Gdzie nie, gdzie to się trafią na pewno jakieś korzenie. No widzicie, tutaj mulcze rominu. No ale to już trzeba będzie zebrać później. Gdzie nie gdzie, o, tutaj widzę też trochę pozostawiał, ale ile tutaj było masy, to naprawdę mówię wam. To już się jakoś tam doprawi bez problemu. Strasznie pulchno jest, no bo to ten mulcher robił głęboko. No i teraz duża działka się zrobiła, w sumie 8 hektarów będzie. Tutaj ten las też był nasz. Tam kawałek było za tym lasem jeszcze pola i nie trzeba było tak jeździć naokoło, za ten las się motać. No a teraz będzie po długości fajna, długa działka. Tylko duży minus, że słaba ziemia. Ale tu zobaczcie, obok jest już orny. Też tutaj był kiedyś las, ale młodszy. O, gdzie nie, gdzie wiadomo, to wszystko uciekało między przejazdy. O. Ale to już jakoś tam się doprawi. Powoli to też będzie próchnieć w ziemi. No zobaczcie, tutaj już jest torne. O, jak twardo. I nawet niezła kukurydza była w zeszłym roku. Były opady deszczu, nawet i kolba była. Ale ziemia, no to tutaj jest. Tu nie ma w zasadzie szóstki. Szósta Z, jak to mówią. Ale jak jest dogodny rok, to i w zeszłym roku tutaj była nawet niezła kukurydza. Było nawet na vlogu. Tam chyba jechałem właśnie po tej górce. To możecie zerknąć, jak ta kukurydza tutaj wyglądała. Także tutaj jak będzie taka, co była tu w zeszłym roku, to nie będzie źle. Może się przesieje żytem tutaj na całości.
Chociaż tam dalej jest kawałek dołka. Tam jest lepsza ziemia. Ale tak to się prezentuje. Hektar tutaj doszedł. Mówię, ziemia słaba, ale no ważne, że się będzie tutaj w miarę robić. O, tutaj też jakoś to się doprawi powoli. Stależuje się po dwa razy. To się jeszcze pozbiera, co tutaj się nie zmulczowało. No ale teraz aż się chce spojrzeć na tą działkę. O, zobaczcie, jak się ciągnik zapada. Jak tutaj jest pulchno. Dobrze, że tutaj sucho. Bo dopiero tu jest ziemia zagęszczona. Ziemia obsiada o 10 cm. Także ja teraz sobie wysieję tutaj wapno. Granulowane troszeczkę, żeby te pH podtrzymać. I lecimy, ale ja już się widzę z wami, jak będę rozsiewał na łąki. Dobra, zmiana planów. Na razie lecę z wapnem pod kukurydzę. Okazało się, że w stodole najpierw wapno stoi, a te worki są podobne. To najpierw wysieję, co trzeba tutaj pod kukurydzę. Ogólnie pewnie na większość działek wapno pójdzie. Pod kukurydzę dość sporo jego mamy. W zeszłym roku zamawiane było. Zobaczymy, ile będzie, jak starczy jeszcze pod oziminy. Może jak jeszcze będę siał rzepak, to pod rzepak. Już się zobaczy, ile tego będzie. Na razie w pierwszej kolejności, gdzie nie będzie lana gnojowica i gdzie jest najniższe pH. Dobra, i w sumie tutaj znalazłem już te pole. I zobaczymy, czy... Tak, zapamiętało nam je z poprzedniego roku. Ale będę musiał nową ścieżkę zrobić. Jest lekkie przesunięcie. Teraz wapno granulowane jest ustawione dość szeroko, na 26 metrów. Ustawię się jakoś tutaj. No, trzeba się odsunąć jeszcze. Dałek już łączę, obroty. O, gdzieś tak pewnie, tylko trochę zmniejszę prędkość. Coś takiego, no i zrobimy nową ścieżkę. Dolatuję ładnie, dobra, zjechałem. Wchodzimy w te same pole, tor przejazdu AB. Zaznaczam A i po 10 metrach będzie już punkt B. Już mamy, zapisujemy, cyk. I włączam nawigację już. Te pole mamy zapisane. Znaczy już mieliśmy wcześniej te pole, tylko po prostu tor przejazdu, mamy ruch satelity i ten tor przejazdu był przesunięty. Ale pole zapamiętało z tamtego roku, teraz na inny kolor maluję. I jakoś się odróżnia. Co do samego wapna, uważam, że w tym roku to jest nieodłączny element. Wapno trzyma cenę. Nie jest jakoś mega drogie, trzeba je dać. Niech ziemia czerpie jak najwięcej tych składników. Chodzi tutaj o ustabilizowanie tego pH, żeby roślina mogła jak najwięcej czerpać tych składników z ziemi. Niech wyciąga jak najwięcej. Trochę może podniosę. Niech wyciąga jak najwięcej, dlatego uważam, że można dać mniej fosforu, potasu,
Ale za to trzeba pamiętać o podtrzymaniu odczynów pH. Oj, teraz trzeba się trzymać. Przejdę na razie od tej strony. Co do samego wapna, zaraz powiem. Tutaj też bym rozsiana łąka, ale gnojowica była lana. Można było na jesieni rozrzucić. No, gdzieś tak w ogóle nie wiem, czy te 26 metrów to będzie ok. Widzę, że jest ok, możemy działać. Te działki też niektóre takie wąskie, to już to jest maks. Wapno by dało nawet radę te tarcze do 36 metrów. Co do samego wapna, jest to wapno Physactive 1 z Timacagro, dawka 200 kg na hektar, troszkę ponad pewnie wychodzi 200, ale to już tak może być. I co tam mamy? 29% tlenku wapnia, 12% tlenku magnezu, w tym 5,5% rozpuszczalnego w wodzie, jeszcze mamy 12% trójtlenku siarki, czyli no nie tylko wap, ale i magnez, i przede wszystkim siarka, bardzo ważna. Dodatkowo substancje biostymulujące, aminopuryna, bardzo polecam wam ten produkt. Tutaj robiłem badania, to nie tylko ono podtrzymuje pH, ale nawet troszeczkę podnosi. Możecie sobie zobaczyć to na internecie, Physactive plus jedynka. No i tak rozrzucam, mówię, pewnie na większość działek rozrzucę pod kukurydzę. Nie koliduje nam to z gnojowicą, bo gnojowica będzie w połowie kwietnia dopiero. Dzisiaj mamy 8 marca. W sumie w poprzek nie rozrzuciłem. Zaraz to zrobimy. Także ja działam. Dzisiaj jeszcze może zacznę NPS-a. To też będzie w dzisiejszym vlogu. Także cały czas akcja nawozy. Jak to co roku wiosną. Także ja już nie przedłużam, rozsiewam na grunty orne pod kukurydzę, a my widzimy się za chwilę już, jak będę rozsiewał na użytki zielony nawóz.